Siedem, dziewięć, dziesięć, dwanaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, szesnaście, dwanaście, trzynaście, piętnaście, szesnaście, siedem, osiem, dziewiętnaście, dwadzieścia. Kiedy utraciłam pracę, za parę miesięcy stracił mój mąż, na chleb nie starczało. Przedtem kupiliśmy dom, ruiny. Przyprowadziliśmy się tutaj. A jak ciepło! Byłam załamana. I mówiłam, nie mam siły, nie mam pracy. Trzeba się z tym pogodzić. Starałam się u psychiatrów. No to co powiedzieli? Albo pani przyjdzie do szpitala się leczyć, albo niech pani wyjedzie gdzieś na jakiś czas. Nie patrzy na ten zrujnowany dom. Razem jesteśmy 59 lat. Nie mamy rozwodu, ale no niestety miłości też nie ma już w tym małżeństwie. Ale ja chciałam mieć kogoś, kto będzie mnie kochał i ja go będę kochała. Ja urodziłam po to Miłosza. Jestem egoistką. Jestem egoistką. No. Chciałam mieć dziecko dla siebie. I los ukarał mnie. Ale miałam przynajmniej przez 25 lat. Pana wieki! Trenuję przed podróżą. Na miesiąc podróży mogę tyle wydać, ile wynosi moja emerytura. Mam około 900 zł. Nie mam pieniędzy. Jedyne co, to mogę próbować autostopem. Polska! Polska? Ja jestem wolna. Przez 2-3 miesiące w roku. No germański, no English, no ruski, Hungaria, profesjonalnie. Człowiek z człowiekiem, jak nie zna języka, to może pokazywać na migi. Ale powiem na drogę. Hej, Odzia. Niewysoki dom. Nie wysoki dom. Sednijcie si. Teraz wam sprawię czajik. Dziękuję. No,